Może, tak sobie myślę. W ogóle witam się wieczorem o godzinie 19:15. I tak sobie właśnie myślę, że miałam wrzucić dla Was filmik, który mam już zmontowany i który wrzucę za chwilę, tylko dojadę do domu. Jadę do sklepu, chciałam kupić taki, wiecie, gotowy już lód, żeby sobie wrzucić na przykład do coli, czy tam do wody, czy do czegokolwiek innego. I co Wam powiem, że... Boże, to zawsze problem z tymi autami. Jedź, Panie, jedź. Co Wam chcę powiedzieć, sorry, że nie patrzę w kamerę, patrzę na drogę, że na naszym balkonie, w tych metalowych, tych barierkach, są takie dziurki takiej wielkości. I my od jakiegoś czasu zauważyliśmy, że tam zaczęły się zbierać po prostu osy, pszczoły, chyba pszczoły. Po prostu zrobiły sobie gniazda i cały czas tam latają. Wiecie, powiem Wam tak, nam to nie przeszkadzało. I no nie przeszkadzało nam to, tylko baliśmy się o dzieci. Ja nie chciałam ich wypędzać, Haka mówi, żeby też ich nie wypędzać, niech sobie tam żyją. Ale dzisiaj jedna właśnie z tych pszczółek ugryzła w rękę Elif. Urządliła, nie ugryzła, urządliła, przepraszam. Przepraszam za tą moją polszczyznę, bo zaraz ktoś mi napisze, że Judy, jak ugryźć, to może piesa, nie pszczoła. Nie, ja sobie robię oczywiście. I ten, no i trochę jej to tam, wiecie, się, co zrobiłam? Napuchło? Słów nie mogę znaleźć, wiecie, coś, jestem zmęczona jednak. Po całym dniu, wiecie, robienia wszystkiego, to zakupy, to obiad, to sprzątanie, to mała, to tamto. Ja naprawdę czasami nie wiem, jak się nazywam, ej, naprawdę. Jak wieczorem siadam, oczywiście wieczorami dosyć często jest tak, że składam jeszcze pranie, chyba że po prostu mówię nie, Judy, dość, siadam i na kanapie już zasypiam. Naprawdę. Razem z Hakanem, on na jednej, ja na drugiej. Ale on też dzisiaj wrócił bardzo późno z pracy, bo był pół do siódmej, to niedawno. Zjadł i ten mówi, że go strasznie boli głowa, bo jest taki upał dzisiaj. To się nie dziwię, że go boli głowa, on cały dzień gdzieś tam na zewnątrz chodzi, to tam, to wiecie, o co chodzi. No, także ja idę do sklepu, muszę kupić jakieś nowe papierosy, właśnie ten lód. Jakieś tam pewnie lody wezmę dla dzieci. Także może zrobimy taki, wiecie, no i nagrywam. Kiedy i jak będę wrzucać, no to będziecie sami widzieć, także witam. Witam w nowym filmiku. No dobra, wyszłam z tego sklepu i żeby te filmiki nie były takie nudne, kochani, to stwierdziłam, że odpowiem Wam na niektóre komentarze, które są bardzo fajne i można się wypowiedzieć. Jeden to jest taki, z takich komentarzy było pytanie odnośnie, jak dbają o siebie Turczynki. I to jest nawet ciekawe pytanie, na które Wam za chwilę odpowiem. Dobra, jestem i będę dla Was nagrywać dalej. Przestawiłam coś w ustawieniach w telefonie i mam nadzieję, że filmiki będą jeszcze lepsze jakościowo. Znaczy tak mi możesz doradzić, zobaczymy. Jakoś tak dziwnie ten ekran troszeczkę skacze. Mam nadzieję, że będzie ok. Dajcie znać po prostu w komentarzach. Strasznie śmierdzi gnojem. Fuj. Dobra. Wzięłam sobie mój statyw, taki wiecie, podręczny. Zawsze wszyscy się patrzą, jak nagrywam. Dla ludzi to jest takie dziwne jakieś, ja nie wiem. Ale dobra, dostałam taki fajny komentarz, bo już nie wiem, czy Wam wspominałam, czy Wam nie wspominałam. I stwierdziłam, że zrobię właśnie filmik w tym komentarzu. Bo komentarz, jak mam, to go tutaj wkleję, ale komentarz się tyczył tego, czy mogę powiedzieć, jak dbają o siebie Turczynki. Także ja Wam powiem tak. Turczynki, czy Polki, czy Niemki, czy Amerykanki, czy Ukrainki, czy w ogóle inna narodowość. Każda kobieta dba o siebie tak, jak uważa. Ja jestem tego zdania. Jeśli chodzi o Turczynki, to powiem Wam, że znam takie bardzo młode, piękne, zadbane. Znam też takie, które są też młode, ale nie za bardzo dbają o siebie. Jakieś tam nie ćwiczą, nie jedzą zdrowo, są otyłe i tak dalej, i tak dalej. A znam też takie Turczynki, które są w wieku na przykład mojej cioci, znaczy Hakana cioci. Mają zrobione piersi, mają jakieś tam botoksy powciskane, mają zrobione usta, zawsze zrobione włosy, rzęsy, paznokcie. I jakby tak popatrzeć na ciocię Hakana, a na przykład tą, to była moja stara sąsiadka z miasta,
To jest po prostu nieba, ziemia. Jeśli chodzi o ciocię, ciocia jeśli gdzieś wychodzi do ludzi, to wiadomo, że nie wychodzi brudna, ufajdana i tak dalej, ale jakoś tak, jeśli chodzi o kosmetyczne sprawy, to tak nie za bardzo o siebie dba. Nie robi sobie właśnie paznokci, farbuje sobie włosy sama w domu, nie chodzi do fryzjera, wiecie. Także tak, no po prostu sama o siebie dba, nie korzysta z żadnych salonów. I następne, znam też takie turczynki, które po prostu całkowicie o siebie nie dbają. W czym wychodzą, czy to są ubrania brudne, czy niebrudne, czy są upocone, śmierdzące i po prostu im nie zależy. I wydaje mi się, że to jest że to zależy od człowieka właśnie. Znam też takie Polki, które o siebie dbają aż tak przesadnie, a znam takie, które o siebie w ogóle nie dbają, więc to wszystko zależy od człowieka, wydaje mi się. Jeśli chodzi o dalej o turczynki. Ja nie byłam nigdy u fryzjera tureckiego. Mam zamiar się właśnie wybrać w tym roku. Z tego co wiem, to tam w Turcji nie byłam u fryzjera tureckiego, ale tutaj byłam u fryzjera tureckiego. I powiem wam, że co mnie szokowało, na przykład tutaj farbują ci włosy, ale również możesz skorzystać z depilacji. Turczynki bardzo lubią się depilować. Wąsiki, jakieś tutaj, wiecie, broda, nie broda, jakieś włoski, brwi, ręce, pachy, lubią się depilować, nie lubią mieć tam gdzieś różnego rodzaju włosów. Ja się kręcę w kółko. Nie wiem jak jest w Turcji, kiedyś gdzieś właśnie słyszałam, że tak samo właśnie jest w Turcji, że idzie się do fryzjera i można się całe wydepilować, powiedzmy. Twarz i tak wiecie, ręce i tak dalej. Nie wiem jak reszta, ale wiem, że jest właśnie taka opcja. I tutaj jest właśnie tak samo. I jak to było wesele czy zaręczyny Hakana kuzynki w 2016 albo 2017 roku, my się tutaj nie mieszkaliśmy i przyjechaliśmy i po prostu z samego rana, pamiętam 5 rano była, my już byłyśmy u tego fryzjera w 5-6 dziewczyn, była kuzynki teściowa i była właśnie kuzynki mama, czyli ciocia, żeśmy pojechały do salonu, kilka innych dziewczyn, myśmy pojechały do salonu, to normalnie oczy na zapałkach, bo to z samego rana, to tyle kobiet obrobić. Pamiętam właśnie ta teściowa kuzynki siedziała, tu ją depilowały, tu wąsika, tu brwi robiła, tu coś tam. I tak mi się śmiać właśnie chciało. Takie wiecie, wszystko w jednym salonie można było zrobić. I one pamiętam, że ta jedna też się mnie zapytała, czy chcę sobie coś wydepilować. Ja mówię, że nie, nie. I miałam brwi zrobione. Nie depiluję sobie jakiegoś tutaj wąsika, nic takiego. Nie mam takie bardzo jasne włoski, więc nawet tego nie ruszam, bo jak wiem, że jak takie rzeczy się rusza, to już później już jest pozamiatane, już później rosną czarne. Także tak mogę wam jedynie powiedzieć. Co jeszcze chciałam dodać? Turczynki lubią właśnie różnego rodzaju kosmetyki, perfumy. Wiecie, to też zależy od statusu pieniędzy, od statusu, czy mają pieniądze, czy nie mają. W Turcji jest bardzo popularna estetyka. Bardzo dużo osób z zagranicy jeździ robić estetyki do Turcji i dużo właśnie tych starszych pań znam, które non-stoper sobie coś tam wszczykują, coś tam sobie robią. Lubią o siebie po prostu dbać. I właśnie dużo osób z zagranicy przyjeżdża do Turcji, bo jest po pierwsze taniej, a jest bardzo dobrze zrobione. Jak wam wspominałam, wszystko zależy od danej osoby, czy ta osoba lubi o siebie dbać, czy nie lubi o siebie dbać. Tak jak wam właśnie mówię, jedni dbają, drudzy o siebie nie dbają. Jedni lubią być, nie wiem, super ekstra, wiecie, non-topper, skaczą do kosmetyczki, to tam, to tamta, jedni nie lubią na to wydawać pieniądze, a zaś wolą sobie kupić fajne ubrania. Różne są typy kobiet, to nie ma tak, czy one o siebie dbają, czy o siebie nie dbają, bo są właśnie kobiety, które dbają i nie dbają, to jest normalne, chyba w każdym kraju, w każdej narodowości jest tak, że jedne kobiety bardzo dbają o siebie, a drugie mniej. No, także, a w ogóle czemu ja tak chodzę, się kręcę w kółko? Ogólnie od 2 dni strasznie śmierdzi, to się mówi niełajnym gnojem, czy jakoś tak, nawozem. O, nawozem. Strasznie śmierdzi, aż całe mieszkanie w środku śmierdzi nawozem i to zaczyna tak śmierdzieć zawsze na wieczór.
Czemu wyszłam? Bo Nisa jest bardzo, bardzo zmęczona. Ja ją próbowałam już usypiać, jest godzina przed 9. Ja ją próbowałam usypiać, już Elif śpi, chłopcy się już położyli. Ja ją próbowałam usypiać, Hakan ją próbował usypiać i stwierdziłam, że no muszę z nią wyjść, bo chyba w taki jedyny sposób zaśnie. Więc się tutaj kręcę po osiedlu i widzę, że właśnie śpi, także jestem szczęśliwa, mogę zaraz wrócić do domu, ale przy tej okazji chciałam właśnie dla Was nagrać ten filmik, żebyście sobie mieli taki pogadankowy, bo wiem właśnie, że takie tematy Was też interesują. Jeśli ogólnie macie jakieś pytania czy coś, to śmiało zadawajcie. Ja będę starała właśnie się wypowiadać w takich filmikach. Jedna z pań też mi właśnie napisała dzisiaj, czy będę pokazywać inflację rosnącą w Turcji. Oczywiście, że będę, bo ja sama jestem przerażona tym, co się dzieje w Turcji, jakie są ceny. I ktoś mi też napisał właśnie, że źle przeliczyłam, 60 lira to jest 16 zł. Ja w tamtym filmiku powiedziałam, że w Turcji jest teraz tak, że ja nie przeliczam, że ktoś płaci 60 lira, to tak jak chodziło o płyn do płukania, że ktoś płaci w Turcji 60 lira, to tak samo jakby w Polsce ktoś miał zapłacić 60 zł, nie przeliczając. Bo wiadomo, przeliczając, no to wiadomo, że to jest całkiem inna cena. Ale chodzi mi o to, że jakby inflacja w Polsce tak poszła do góry, to czy człowieka normalnego byłoby stać, żeby kupywać sobie raz w tygodniu, czy co parę dni, nie wiem, butelkę płynu za 60 zł do płukania? Wydaje mi się, że nie. I pomimo tego, że teraz minimalna krajowa w Turcji jest ponad jakieś 5000 lira, to mieszkania, ci co muszą wynajmować, mają bardzo, wynajem jest bardzo drogi. Teraz minimalny wynajem to jest 1500 lira, więc w wielkich miastach na pewno jeszcze więcej. Wynajem, prąd, gaz, internet, jakieś auto. No i do tego dochodzi oczywiście jedzenie, które jest naprawdę teraz bardzo drogie. Kilo mięsa potrafi kosztować ponad 100 lira. Wszystko jest naprawdę, 5 litrów oleju. Parę miesięcy temu słyszałam, że kosztuje 140 lira. Czy nas, Polaków, byłoby stać w Polsce, żeby zapłacić za 5 litrów oleju 140 zł? No wydaje mi się, że nie. Oczywiście w Polsce, nie wiem ile teraz ta minimalna krajowa jest, 2 ponad 1000, czy dajcie znać ile. No ale nie przeliczając, jakby w Polsce zaczęły tak rosnąć ceny, no to też normalnego człowieka by nie było stać, wiecie, na zapłacenie rachunków podstawowych, jak wynajmu mieszkania czy cokolwiek innego. Więc ja nie przeliczam, ja tylko po prostu Wam mówię, że 60 lira to tak jakby w Polsce ktoś miał dopłacić 60 zł za płyn i no, zapewne miałby problemy z tym. Naprawdę ceny są mega wysokie. Ja cały czas śledzę wiadomości z Hakanem. Cały czas teściowa mówi, że jest naprawdę drogo. Kiedyś kilogram pomidorów kosztował 1 lira, a teraz kosztuje 25 lira, czy jakoś tak. Także ja Wam wszystko to pokażę, kochani. Ja lubię dla Was takie filmiki nagrywać. Wiecie, że ja lubię codzienne, normalne życie Wam pokazywać. Po to jadę też do Turcji, żeby po pierwsze mieć pamiątkę, po drugie zwiedzić też rodzinę oczywiście, ale po trzecie, żeby pokazać ludziom, że nie są tylko piękne widoki i tak dalej, tylko pokazać, jak tam się żyje, jak się żyje na południu, południowym wschodzie, powiedzmy, Turcji. I chcę Wam to wszystko właśnie pokazać, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest. Zresztą z zeszłego roku filmiki bardzo Wam się podobały. W tym roku będę mogła nagrywać dla Was jeszcze więcej, bo nie będzie tych całych lockdownów i tak dalej. Więc nagram dla Was dużo, dużo więcej. Będziemy chodzić na różne pikniki, będę Wam pokazywać różnego rodzaju miejsca i oczywiście nasze zakupy, bazary, jakie są teraz ceny na bazarach. Będę je porównywać do cen z paru lat, albo i nawet rok temu, jakie były. Także też jestem tego wszystkiego ciekawa, kochani. Też jestem, mam taką adrenalinę, bo mogłabym oczywiście jechać tam i nic nie nagrywać, po prostu zrobić sobie przerwę na te 3,5 tygodnie od YouTube'a, ale ja po prostu, ja to uwielbiam i ja chcę to nagrywać. Ja chcę, żebyście zobaczyli tam taką, wiecie, nieturystyczną Turcję. Chcę, żebyście ją pokochali tak, jak ja ją pokochałam. Dlatego ja to uwielbiam robić, ja dlatego dla Was będę to nagrywać. I mam nadzieję, że filmiki będą Wam się podobać. Daj Boże, że ten internet wypali. Teściowa ma założyć internet i mam nadzieję, że będzie on na tyle dobry, żebym mogła wrzucać filmiki codziennie.
zeszłym roku wrzucałam codziennie, ale miałam non-stop problemy z internetem i non-stop do kogoś chodziłam, żeby trochę się chociaż tam, wiecie, edytowały, wciągnęły, a non-stop był problem. Także, ale dałam radę, jest bardzo dużo filmików z Turcji w tym roku też, tym bardziej, że Nisa jest z nami, w zeszłym roku byłam w ciąży. Ludzie się powtarza oczywiście, no ale dla tych nowych osób, które są na kanale, w tym roku jedzie z nami właśnie jeszcze Nisa i w zeszłym roku byłam w ciąży w 5 miesiącu bodajże. No i to będzie dla nas taka cudowna pamiątka w postaci również filmików, różnych zdjęć i przy okazji będę mogła to wszystko pokazać Wam tutaj, mojej widowni, moim kochanym widzom, którzy zawsze mnie wspierają, którzy zawsze komentują tak miło moje filmiki. Za to też Wam chciałam serdecznie podziękować. Ja często zostawiam serduszka. Czasami się właśnie też zdarza, że mam chwilę czasu i staram się Wam odpisywać, ale tak, dziękuję Wam serdecznie wszystkim, że jesteście ze mną i tworzymy taką fajną społeczność tutaj na moim kanale. W sumie naszym wspólnym, mogę powiedzieć, kanale, bo bez Was nie byłoby mnie. Także dziękuję Wam serdecznie za taką pogadaninkę. Wiem, że też lubicie takie pogadankowe vlogi. Dajcie znać, czy taka opcja nagrywania Wam się podoba, czy ta rozdzielczość jest ok i ten cały obraz, kolory i tak dalej, czy ten ekran tak nie lata, bo Wam mówiłam właśnie, że Hakan coś tam kazał mi pozmieniać, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Także duszno jest strasznie, kochani, wybaczcie, ja już kończę rozmowy. Patrzę się tam, a nie do kamery. Kochani, już kończę te rozmowy. Uciekam do domku. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że już na drugi dzień, bo chciałabym te filmiki dodawać codziennie. Dużo się teraz u nas dzieje. Także, kochani, trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa. Nisuś. Nisa. Nisa, kuku. Hello. Ja Cię widzę. Ja Cię widzę. Co to tutaj za party na balkonie? Nisu? Nisu, co to za party? Nisa!